Cześć, siemanko, z tej strony Darnek, a to jest kolejny odcinek z Gothic 1. Aktualnie jesteśmy pod nowym obozem. No i skończymy dzisiaj questy dla nowego obozu i pójdziemy do kopalni Jana. A w następnych odcinkach po kopalni Jana pójdziemy do starego obozu, do tego questa z kopalnią Jana i chyba pójdziemy do nowego obozu, zanim się przyłączymy. Bo tam jest parę questów też do zrobienia. Dobra, ogólnie to Lewusa musimy pokonać. Będę miał dwie próby, bo sobie zapisałem już po rozwaleniu Lewusa. Tak w razie czego, jakby mi się nie udawało. Dobra, przegrałeś. Spokojnie, wygrałeś broń. No, schowaj! Na moich czasów walczono jak należało. A. Dobra, dobra. Pierwsza próba, jeszcze dwie. Nie masz rację. Lewus, no chodź. Hej, nie. Spokojnie, nic się nie stało. No już. No i po walce. Dobra, teraz. No już. Rys jest ogólnie słaby, dobra. Bez straty hapsa. Dobra, mamy to wszystko od Lewusa bierzemy. Od Lewusińskiego, jak to mówią? Leż spokojnie, Lewus. Dobra, Lewus, stajesz. I teraz od Ryża. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ej, Ryż, leż jeszcze. Rozruba! No. Ogólnie to tak. Teraz. Zniszczyłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze zajmę się tym. Jeszcze tego pożałujesz. Dobra. A, no i w ostatnim odcinku tak jak to. No to mamy zręczności, będę musiał sobie wypić. Mamy bonus PZN. Mamy nową broń, żądło krwiopijcy. Które jest o jeden punkt lepszy od nas, obrażeń, od naszego starego. Mamy też bardzo fajny łuk, długi łuk, to sobie też go wymienimy później. I kolejną rzeczą to jest to, że... No, kupiłem zbrojkę sobie, 15,5, która na razie wystarcza. Dobra. Wybiłem, w sumie no to teraz to muszę... Myślałem, że mi tak łatwo nie pójdzie z Lewusińskim. Zadania tutaj mam handla z zielem i topielec pod bramą. Więc pójdziemy sobie najpierw topielca rozwalić. A po topielcu pójdziemy ten... oddać balowi Sindurowi. Nie pamiętam czy jak on tam ma ten bal. Który tak się nazywa. Tutaj w karczmie te 200 baryłek złota, bo mam ich dużo i mi się nie przydadzą. Jak na razie. A akurat to mi się przyda. Dobra. Lecimy, lecimy. Nie śpimy. Tutaj jest ten topielec pod bramą, spod tamy. Ogólnie te topielce już nie są jakimś wielkim problemem. Bo przed nagraniem oczywiście sobie poćwiczyłem trochę. Ogólnie można topielce zrobić bez straty hapa. Jak się bije lewo-prawo. Dobra. I teraz do wody. Hop, hop, hop. Dobra, i czy się pogało? Kontrolę. Dobra. Wypłyniemy sobie. I powoli, powoli tak do kopalni Jana będziemy zbliżać. Ale naprawdę powoli, bo chcę trochę podekspić jeszcze. Przed przyjściem tam. A mam bardzo fajne miejsce do ekspienia w sumie. Tylko przydałby mi się już level. A raczej po tych dwóch questach nie będę miał levelu. Jest. Bal Isildur. No Isildur, Isildur. Sprzedałem całe. Sprzedałem całe ziele. A moje dwie... Proszę bardzo. Dwie miło było. Z tobą interes robić. W sumie mogę z nim chwilę też potargować się i pohandlować, bo on ma teraz 500 bryłek, znaczy 200 bryłek. Pokaż mi. Czy mam coś ciekawego? Fragmenty PLC, czy nie chcę tego sprzedawać? Mam tu skrzydła.
Wilcze skóry, które raczej się nie przydadzą. Skóra cieniostwora. Pazury jakieś, pazury topielca. I może jakaś broń sprzedam, która nam nie jest potrzebna ogólnie. Żeby się to zwróciło nam. Dobra, kat to się przyda. To nie mój problem. Nie w to. Zawsze to samo. No. 96, czyli bierzemy nie na tyle bryłek. No i deal. Szybki deal. Idziemy expić, dopijamy level, uczymy się na 20 zręczności. I chyba siły się podłucza, albo czegoś w prostoru. No i zobaczymy, co będzie w następnym czasie do roboty. Dobra, mamy 167, 170, 180, 196. Przyjmij. Koniec. Musisz uważać na to, co dobra. Odłóż tę cholerną broń! Nie wiem, czy dzisiaj zrobimy wszystkie questy, czy dzisiaj tylko wejdziemy sobie do kopalni. Ale ogólnie wszystkie questy byłoby git zrobić w najdłuższym czasie. Homer. Dobra. Zabiłem to. Zabiłem. Świetnie, ściągnąłem tu kilku. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dobra, Homer sobie idzie spać. A my wracamy. Znaczy już wychodzimy, a nie wracamy z nowego obozu. No, strasznie szybko te questy dokończyliśmy już. Ale no, wystarczył jeden level, jakaś zbroja i już mieliśmy szansę. Jakbyśmy od początku mieli tę zbroję, a nie szli tutaj na hura, tylko najpierw sobie pokradali ich, to byłoby lepiej. No tak, tutaj krzykacza rozwaliłem, parę rzeczy. Przyjaciela tu mamy. Brakuje mi 400 expa do nowego poziomu. Pewnie masz rację. Czekaj. Dobra. I mam ciekawe miejsce do expienia, z którego sprawdziłem już wcześniej. No bo jak mówię, kiedy mi się nudzi, ja nie mam warunku do nagrywania, no to wchodzę sobie na save'a, wolę sobie na test, zapis. I zobaczyć, co możemy zrobić na odcinku, żeby już nie było tak jakby bez planu. Przy okazji też mam plan od razu na nowy odcinek jakiś. Być może zejdziemy już do Jana w tym odcinku, ale nie jestem pewny. Dobra, fakcie, schodzimy tam. I tam jak zobaczymy jest parę stworzeń, których możemy wybić. Jeden minus jest to. W tych stworzeniach, że to są trudne stwory, jak na mnie i tak, bo to są gobliny, ale nie takie zwykłe, tylko czarne gobliny. Dobra, więc zapisujemy i mam na nich taktykę. Ona polega na wystrzelaniu goblinów. Jak wbiją na górę, to trochę lipa. Dobra, wybijmy tam tegoś. Dobra. Powoli wybijamy. Tu zadymiarz leci. Mam trochę strzał. No. 120 za jednego. A jest ich tu paru, więc takie wbicie z gites. Trzeba się skupić tylko w strzelaniu, żeby nie marnować strzał. Choć mam ich dość sporo. Oj! Jeden tu wpadł już. Trzeba było staczyć z nim, tak walka. Dobra. A tego ostatniego sobie wybijam, jak on tu jest. Albo po prostu zajdę na niego już. Zapisując oczywiście, bo... Zobaczcie, duże dość biją i tak. Mamy kij z gwoździami. Który jest trochę warty już. Ten kij z gwoździami. To nie jest taka zwykła broń. No, 11 bije. Mocna jest. Dobra, mamy tu jaszczury. To kolejnym naszym przeciwnikiem są one. Ty,
Ojej. Uderzyłem. No ale mamy te jaszczurki. Bez problemu, masku żadnego. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Widzę od razu, że coś tu leży. To jest pogrzebacz, napój jakiś i drewniana łyżka. Może jakiś ciekawy napój. Plus 50 mamy. Nie ciekawe, ale zawsze eksp. To bardziej chodzi. Oj, już jeden tu jest. Szybko. Ale tu się ledwo co udało. Dobra. Najem się może. No zapiszę oczywiście, żeby mnie nic nie trafnęło przez przypadek. I zjemy coś pożywnego. Chleb, pieczone mięso. Znaczy smażone. Dobra, trochę tego mięsa zjemy oczywiście, żeby nie było tak łatwo. Nie zajeść. Bezi, jakie masz fajne pośladki. Dobra. No i topielce, jak mówię, topielec jest dość prosty. Dobra. No i 170 expo, piechotą nie chodzi. A naprawdę nie jest problem z topielcem. Dobra. Spróbuję zapisać i jeszcze tych zlurować trochę. Chcę tego, co w wodzie namierzyć. Dobra, mamy go. Idą inne. Idzie reszta. Dobra, mamy to już. To ostatnio odbijemy z łuku. Bo w wodzie się zbugował. I nic nie możemy zrobić. Co pies? No. Mamy ich. I mamy tu expa całego za nich. Dużego. Dobra, ogólnie robi się wieczór. I zobaczy coś w tamtą stronę. Z łukiem oczywiście. Jakiś topielczyk jeszcze jeden. Dobra, topielczyka można rozwalić. Weźmiemy szybko miksturę. Dwa smażone mięsa. Zapiszemy, bo tak jak mówię, topielce jest trudnym przeciwnikiem dla nas. Dobra, ha. Znaczy tu trzeba się skupić na walce z nim. Bo niby prawo, lewo, prosta taktyka, a jednak na nas to jest dość zabójcza. Coś tam widzę, może mi się przejść w sumie. Przepłynąć. A tam może być jakiś exp czy coś w tym stylu. Albo po prostu jakiś obóz. Zobaczmy, co tu jest. A, jesteśmy tutaj po prostu, dobra, pamiętam to miejsce. Więc trochę tak zwaliliśmy aktualnie, ale przepłynę, pójdę lasem może, coś w lesie ciekawego znajdziemy, jakieś stwory, by podekspić. Powinno mi z prądem rzeki płynąć, bo mnie znosi, a do góry nie mogę. Dobra. Zapisujemy i lecimy do starej kopalni. Oczywiście ja tutaj wolę z łukiem dla pewności. Bo w Gothicu 1 nie czuję się tak pewnie jak w Gothicu 2, że wiem mniej więcej gdzie są jakie moby. Tu by się przydało chodzić z łukiem, bo tu jakiś cieniostwór jak mnie by zaatakował czy coś w tym stylu, to by była lipa straszna. No, w górniczej dolinie no to zawsze jakoś z łukiem idę. Czy w jedynce, czy w dwójce. W dwójce nawet bardziej chodzę z łukiem tutaj, bo strasznie jest. Orkowie na każdym kroku. I w starej kopalni też tutaj siedzą. Tylko, że stara kopalnia się nie zaczyna tak jak kiedyś, tylko jest trochę mniejsza. Dobra, jesteśmy już tutaj w trakcie drogi. Brakuje wam na mnie dużo tego do następnego levela. Dobra. Tutaj ogólnie możemy sobie porozmawiać, bo tu chyba stoją paru gorów. Strażnik się ten gor na dark. Dobra, możemy z nim sobie porozmawiać. W dzisiejszych czasach
Cześć. Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do... Dobra. Co to za... Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Po co Kork... Z tego, co przygotował... Dobra, ogólnie to się dowiemy, to wszystko... Czy... Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Dobra. Zleciliśmy na tym punkcie, czy nie? Nie. Ale dobra, mamy wydzielinę pełzaczy, w ogóle nie pamiętałem, że to tak można. Otwarte, zamknięte. Otwarte. Dobra, czyli zapisujemy tu, bo mi może wywalić, tu często wywala. I lecimy do starej kopalni. Do Jana, żeby odebrać od niego listę. Ale jeszcze nie będziemy oddawać Diegowi. Dobra. Welcome. Witam, Drake. Możesz mi... Stoimy teraz wszędzie dookoła, na samym dole. Dobra, dobra. Na co? Przede wszystkim na pełz... To przez nie musi... Opowiedz... Dobra, dobra. Daj piwo. Proszę. Opowiedz za piwo, wszystko zrobią. Kuszę mam fajną. I mieczek. Dzięki. Dobra. A co do pełzaczy? Żyją w... Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś... Albo stań plecami do ściany. W ten sposób... No tak, to jest akurat podał takiego pracownika. Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś... Jest mistrzem tym walki bronią jednoręczną. On nie chce zobaczyć, to tutaj stoi Glenn Strasbourg. Glenna się spytał. Tutaj będę... O czym powiem? Uważaj na... Im niżej bez... Dobra, chyba nic ciekawego nie ma. O czym powiem? Uważaj. Dobra, on to ma taką kwestię dialogową, uważaj na tych kozaczy. No i dobra. Tak jakby pierwsze piętro mamy ze sobą. Tu mamy jakiegoś gościa, który coś sprzedaje. Santino, handel. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu... Aha, ten po prostu handluje. Dobra, dobra, to nic ciekawego masz, kościu. Tu jest strażnik świątyni. Dobra, schodzimy na niższe piętro. Dobra, spróbuję tak zejść. Piekielniki jakieś. Nie wiem, czy będę zbierał wszystkie, bo to jest od groma tego. Dobra, możliwe, że tutaj jest jakiś szyb. Coś ciekawego. Brandik. No dobra, zejdźmy do niego. Uj. Prawie bym się wywalił. Jak tu już zeszliśmy, no to... Przegadajmy wszystkie opcje dialogowe możliwe. Brandik. Co ty tu robisz? Aha, ty nic nie robisz. A ty strażniku? Tam wygląda jak pełzaczy, było mega mnóstwo. Kopacz, pochodnia jakaś, piekielnik. Piekielnik, czy nic ciekawego. Kopacz, pochodnia, kopacz, kopacz. Kopacz i alt. Strażnik. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu... I nie robią się po... Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni. Mam oczy szerokie. Jasne. Dzięki. W drugiej z nich, gdzieś niedaleko, znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko gdybyś potrzebował najświeższy... Informacji? Masz dla... Jasne. 10 brewek, dobra. Za tak... W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy. Powodzenia. Co? Dobra, on powiedział gdzieś, że jest jakiś napój uzdrawiający. Mam Brandy, tutaj go pilnuję teoretycznie. No dobra, ja chyba wiem, gdzie jest ten napój uzdrawiający. Chyba, że nie o temu chodzi, bo ogólnie napoje uzdrawiające są w szybach różnych zamkniętych już. To możemy... Dobra. Glenn na górze może mi sprzedać detrychy, czyli to jakiś złodziejaszek. Najprawdopodobniej jest. Dobra, proszę się, nie zwal się bardziej.
Drabiny to jest największy wróg tutaj. Dobra, jak już tutaj weszliśmy, no to możemy zajść dalej do niższych poziomów. Jak dobrze pamiętam, to jest parę ciekawych rzeczy do zrobienia. Jakieś zadania, no i mnie wywaliło po raz pierwszy, ale dobra. Antitask. Dobra. Halo, Gothic, play the game. Dobra, wracamy do gry. Już dobrze. Save'owałem, save'owanie jest ważne. Bo Gothic się lubi crashować, to do tej gry akurat jest. Dobra, schodzimy powoli. Snipes, to jest chyba ważne. Jak leci? Jak leci? Mam dla ciebie spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni. Do zobaczenia. Ej. Jasne, Aaron to ten. Dobra. To trzeba chyba dobrze zaraz wygrać. Czymś pilnuję. Może. Przysyła mnie. A czego ode mnie? Nie chcę. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. No. Net, trudno. Idę do Snipesa. Należy mi. Proszę! A! I jeszcze coś. Mam przy. Dobra, kupię klucz. Do zobaczenia. Jasne. Weźmy klucz, bo tam jest 72 bryłki rudy. I się opyla. No dodatkowo jakieś zaklęcie. A Snipes ukradł mu klucz, tylko się bał i nie chciał mu. A i dobra, zrobiliśmy zadanie przy okazji jakieś poboczne. Skrzynia Rona. Snipes. On może bym się do mnie spróć później, bo poszedł do Jana, a Janek jest tam. No dobra. Myślę, że załatwimy dzisiaj tą na starą kopalenkę. Nie wiem, ile jeszcze czasu mam. Dobra, schodzimy tu szybko. Bo tam na dół sam bym zszedł, bo tam zobaczcie, jak sobie radzę z pełzaczami ogólnie. Dobra. Tu jest kopacz. O, Aaron. Nie zgubiłeś rzeczy samej. Nawet. Ale dam ci 20 bryłek grudy. Oto twój klucz. Tak, to ten. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Tej pory będę cię miał na oku. Dobra. Alberto Moreno i Janek. Ty tu jesteś szefem kopalni? Tak, to ja. Przysyła mnie Diego. W porządku. Oto i on. Myślałem. No cóż, oczywiście. Czy możesz mi opowiedzieć? To takie głupoty. Słyszałem, że tak. Dobra, wiem, no dobra, nie chcę tutaj takich informacji. Alberto, czy coś masz ciekawego, czy tu już tylko handel? Jasne. Handel u ciebie, tylko handel. Zejdziemy na dół, tylko tutaj jeszcze jest jedna ciekawa opcja. Ulbert. On ma tutaj skrzynki. Znaczy ze stołu to się nie obrazi. Co się zna? Nie twój. Tera. Założę się, że zaschł. Jeszcze jak? Proszę bardzo. Dzień. Browar. Nawali się chyba chłop. To jak z tym skład? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Za podział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiek. Alefa. Pytanie, gdzie jest Alek? Teraz. Informacja ogólna. Możliwe, że Alek był na górze. Ale nie pamiętam o tym. Tak będę wracał to Alefa i wtedy odciągnę sobie tego Uller. Coś tam. Snipesa już widziałem. Chyba, że tak chcę. Strażnik, Gornebar.
I tam jest ogólnie, dobra, dobra, to tak jest skrót teoretyczny. Dobra, tam jest pełzacz. Chcę ogólnie się sprawdzić, jak tam walczy z pełzaczami. Schowaj broń. Ojej, tragedia. Znaczy, z jednym sobie poradzę, bo taktyka nie jest trudna na pokonanie pełzaczy. Lewo, prawo, spami. No ale ogólnie... za dużo ich. Dobra, Alef albo był na górze, albo na dole. Teraz trzeba go poszukać, kopać. I trzeba powoli zejść tutaj, szukając Alefa oczywiście. Strażnik. Jak to nie będzie Alefa, nikogo to ma ciekawym jakoś... Spokojnie, spokojnie, wygrałeś. Wersję dialogową, no to... nic ciekawego nie będzie. Spokojnie, dobra, schowaj broń, mówię mi. Dobra. Ale proszę cię, czy jesteś tu na dole, czy gdzieś jesteś na górze? Strażnik, gość tu jest tylko. Schowaj tę broń. Schowaj tę broń. Dobra, wiesz, podobno jesteś hutnikiem. Możesz mi dać. Jeśli dasz mi. Dobra, on ma pieniądze tutaj ogólnie. A, ten się zdenerwował na mnie. Dobra, mamy tu orka niewolnika. I ogólnie tu elefa nie ma. A za mną biegnie jakiś gór, czy coś tam. Czy strażnik świątyni. No dobra. Wchodzimy na górę teraz, bo tu nic ciekawego nie ma. I szukamy Alefa, biorę tamtą skrzynkę i chyba zakończę odcinek na tym. Po wzięciu tamtej skrzynki i ogólnie tych wszystkich itemów z niej. Dobra, lecimy na górę, po Alefa szukam. Nie wiem, czy nie był on na początku gdzieś, bo tam na pewno był Glen, ale gdzieś tu mógł być. Czy jest pustynna godzina, to oni też mogą spać, no ale poszukamy go chwilę. Najwyżej wyjdziemy z obozu. Bo nie widzę tu nic ciekawego, ale tutaj był Snipes na pewno, który nam dawał te informacje o tym. Dobra, tu jest Snipes i tu jest Aaron. Alepch. Dobra, nie wiem, gdzie jest ten Alepch. To jest Snipes na pewno. Do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Snipes, nic ciekawego nie ma do roboty. Nie będzie Alepha tam na górze. Albo to jest ten, co się wymiguje od pracy. Jak tak, to bym było z głowy, chociażbym to zrobił. Już. Zadania przy okazji. Tu są piekielniki. Dobra, to zejdźmy jeszcze tutaj. Tu jest to zejście, jak dobrze pamiętam. Dobra. Jak ale to byśmy byli z głowy już tu. Nie, no zejdziemy, najwyżej zapiszę, wczytam sobie i wrócimy na górę. Dobra. Jak tak, no to on tam stoi. To byłoby dobre, to bym wrócił przy okazji. Na górę. Dobra, czy to Alep? Tak, to jest Alep. Wiesz co jest... może co? Od ilości bryłek? Szybkość. Się uczysz. 50 bryłek. 50. Jesteś bardzo... hojny. Powodzenia. Co? Dobra, jestem bardzo hojny. Ogólnie... to pójdę opróżnić te skrzynki i pójdziemy na górę w stronę starego obozu i na tym chyba skończę odcinek. Więc tylko te skrzynki, nie wiem ile to mi może zająć, 2 minutki. I wyjdziemy stąd. Być może że poza odcinkiem sobie dojdę do starego obozu, żebyśmy już nie musieli patrzeć tą głupią drogę na bicie się tam do starego obozowiska. Dobra. Mamy tu do rozwalenia jeszcze nam rzecz, do zrobienia. Właśnie okradzenie ludzi. Dobra, tutaj się nie wywala. A odciągnąć się jest łatwo, bo jest, że pełzacze zaatakowały, czy coś w tym stylu i mamy to, co chcemy. Czemu się poruszam skacząc, by iść szybciej? To jest takie szybkie pytanie przyszłościowe, jakby ktoś zadał. Dobra, schodzę. Stąd już się nie zabija. Dobra. Idę walnąć w ciula, że ktoś się wije czy coś.
A to przy tym też możemy zapisać, bo nie wiadomo na co on pójdzie. Słuchaj. Co? Beze mnie? Dobra, coś ma. Dobra, rozumiem. Musisz kawałek odejść. Bo się triggerujesz. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole. I Co? Przepuść mnie! A, dobra. Wyjdź sobie. Odpuściłem to. A jest okrane. Dobra, co mamy tutaj? Na razie się nie opłacało. Kupiliśmy magazyn, nie wiadomo czy się opłacało. I się opłacało kupić magazyn ten. Ciekawe tylko jak długo nam zajdzie i czy będzie zły na nas ten zawodnik. Ten Ulrich cały, czy jak on tam ma. Dobra, żeby nie wrócił, bo nasłuchuje. Bo tu 200 bryłek piechotą nie chodzi. A jakby wrócił, to było trochę niefajnie. Tak nagle. Dobra, 50, jeszcze trochę. Dobra, no chyba to będziemy mieć już. Chyba, że wraca, ale nie słyszę. Dobra, ogólnie to teraz zapiszemy na pierwszym, na drugim slocie. I pójdziemy tam do Ulbercht. Ej ty, tam nie... Cóż, widocznie się pomyliłem, dobra. Życzę miłego dnia. Więc wszystkie tutaj tak jakby questy poboczne zrobiłem. Możemy wracać na górę. A podczas wracania na górę, ja się z wami żegnam. Widzimy się w starym obozie. Zobaczę, czy oddam questy, czy nie. Na pewno pójdziemy w następnym odcinku do... obozu Bractwa Śniącego i postaramy się wziąć zrobić tam jakieś questy. Oczywiście wszystko wykonamy w tym rozdziale z tych questów, co chodzi do przyjęcia do obozów. No i rozpoczniemy drugi dział ogólnie, albo przyjmą nas najpierw i później rozpoczniemy drugi dział. Nie wiem jak to tam wygląda, nie pamiętam. Dobra, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i suba pod filmem. Znaczy łapki w górę pod filmem, a suba ogólnie, jeśli się podoba to, co robię. No i właśnie wychodzimy i ja sobie zapiszę. Dobra, dobra. Nara, Drake. I wychodzimy stąd. Dobra, a każdy sub no to zwiększa nas do 1000, a to jest zawsze fajne. Jesteśmy w nocy, ładnie wygląda bariera i na takim tle się żegnamy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć. Do zobaczenia. Elo.